dobry kochani, witajcie w piątek 14 grudnia. Tak jak zapowiadałam w poprzednim vlogmasie, ja od rana już piekę ciasteczka na dzisiejszą Wigilię. Ciasteczka może jeszcze nie wyglądają pięknie, a tak naprawdę jeszcze w ogóle nawet kształtu ciastek nie mają. Są to ciasteczka z żurawiną i z orzechami, uwielbiam je, ja już je piekę w okresie świątecznym, potem jeszcze takim właśnie tym sylwestrowym również od kilku lat, od dobrych kilku lat, wszystkim zawsze bardzo smakują. Teraz tak uformowane wałki z ciasta idą do lodówki na 2 godziny. A potem będę je piekła jeszcze w piekarniku. Oczywiście pod filmikiem zostawię Wam przepis. Polecam koniecznie wypróbować, bo są naprawdę przepyszne. A ja zabieram się za sprzątanie tego bałaganu, który mi się tutaj niestety, ale zrobił. Ciasto już jest w lodówce, a ja teraz piję kawę. I zobaczcie, jak jest ciemno, jest godzina 6:30, a jest nadal tak ciemno, muszę świecić światło. No ale nic, piję kawkę, kończę jeszcze publikację na blog. No i potem zacznę się zajmować trochę sobą. Ciasteczka żurawinowo-orzechowe już gotowe, tutaj reszta w puszce. Na pewno będziecie się mnie pytać o te puszki, bo już miałam wiele pytań w zeszłym roku o nie, jak je pokazywałam. Ja je kupiłam, słuchajcie, w Biedronce w zeszłym roku, więc wypatrujcie, bo może też w tym roku są. Ja nie widziałam, ale jak tylko zobaczę, to Wam oczywiście tutaj szybko doniosę. Pachnie przecudownie w całym domu. A ciasteczka smakują wybornie. Są to w ogóle moje ulubione ciasteczka, jeżeli chodzi o ten taki właśnie świąteczny okres. Tutaj możecie też przywiązać na przykład wstążeczką, zapakować w celofan i też jest fajny pomysł na prezent. Ale wydaje mi się, że taka właśnie puszka z różnymi ciasteczkami to też jest bardzo fajny prezent. Ja z takiego na pewno bardzo bym się ucieszyła. Kochani, jest godzina 13, a ja jestem jeszcze w lesie. Nie pokazałam Wam kalendarzy adwentowych, co w dzisiejszych okienkach jest, także pędzę otwierać okienka. No i widzimy się przy kalendarzach. Kalendarze adwentowe otworzyłam i już Wam pokazuję, co dzisiaj było. Marka Rituals i peeling do ciała, linia Sakura, bardzo lubię tę linię, lubię też bardzo peelingi marki Rituals, także się cieszę z tego produktu. Kalendarz adwentowy marki Clinique i tutaj mamy drugi krok, lotion. Ja też bardzo lubię te lotiony, używam najczęściej zeróweczki. I marka Delia, kalendarz adwentowy, dzisiaj był lekki krem korygujący przeciwzmarszczkowy. Nie wiem, czy ona tu jakiś numer, czy jakiś jest w jakimś kolorze. No nic, sprawdzę sobie to potem. I ostatni mój kalendarz adwentowy Milka i dzisiaj tutaj jest słodka straż pożarna. Także tak się prezentują produkty z dzisiejszych okienek z moich kalendarzy adwentowych. Ale chciałam Wam dzisiaj pokazać jeszcze kilka innych rzeczy. Także zostańcie ze mną, bo mam jeszcze kilka fajnych nowości do pokazania. Jestem, kochani, już z powrotem z Wami. Miałam Wam pokazać kilka nowości, które do mnie przyszły i od marki Sephora. I od marki NARS dostałam najnowszą maskarę. Ja już też Wam pokażę, jak ona wygląda. A za chwileczkę pokażę Wam też szczoteczkę. Szczoteczka tej maskary wygląda tak. Ja dzisiaj przetestuję sobie tę maskarę, bo jestem jeszcze przed makijażem, także powiem Wam na temat tej maskary coś więcej, jak ją potestuję. Myślę, że już w kolejnych vlogach będę miała dla Was te informacje. Dzisiaj będę ją pierwszy raz testować. Szczoteczka wydaje się być fajna, także zobaczymy, jak z trwałością tuszu i jaki daje efekt. Kolejna rzecz, którą dostałam od Sephory i od marki Kat Von D, to przepiękna paleta cieni. Kolorystyka jest bardzo zróżnicowana, także ciekawa jestem, jakie makijaże mi nią wyjdą. Myślę, że też już na dniach zacznę ją testować, chociaż mam do przetestowania jeszcze inne palety, które kończę testować, więc, ale może jeszcze przed świętami uda mi się jakiś makijaż nią zmalować, także też jak tylko zrobię jakiś makijaż, to Wam pokażę.
Dosłownie przed chwileczką Tomek wrócił z pracy i przywiózł mi paczkę, niespodziankę, taką świąteczną od marek, z którymi współpracuję. W paczce dostałam męski zapach, jest damski zapach i jest też przepiękna kosmetyczka Kenzo, tutaj z produktem do pielęgnacji ciała, jest to balsam do ciała i też są słodkości, bo tutaj są belgijskie praliny. Dzisiaj też przyszła do mnie świąteczna karteczka z życzeniami od Sylwii, od jednej z moich koleżanek na Instagramie. Sylwia, ściskam Cię ciepło i bardzo dziękuję za pamięć i za życzenia. Dzisiaj, kochani, do świątecznej paczki dołączam jeszcze taką miniaturę pomadki Clinique Chubby Stick w bardzo fajnym kolorze. Myślę, że będzie to kolor, który będzie pasował większości, i miniaturę zapachu. Tak jak mówiłam wcześniej, uzupełniana jest codziennie o nowe produkty, także zapraszam do subskrypcji, do wyrażenia chęci udziału w zabawie, w konkursie, bo ta paka jeszcze przed świętami poleci do jednej z Was. Tak się prezentuje mój dzisiejszy makijaż. Na powiekach użyłam paletę Huda Beauty New Nude. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać ten mój makijaż, ale mam nadzieję, że coś dojrzycie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące mojego dzisiejszego makijażu, to czekam oczywiście na Was w komentarzach, na wszystko Wam odpowiem. Eyeliner, jaki dzisiaj użyłam, to Art Deco. Ja go bardzo lubię i też go już Wam polecałam chyba i tutaj, i na Instagramie. Na ustach mam póki co taki delikatny różowy błyszczyk, ale zastanawiam się, czy nie użyć czegoś mocniejszego, może jakąś taką malinową czerwień. Brwi to jest pomada Kat Von D. Dzisiejszy rozświetlacz to Opal marki Becca i też dołożyłam troszeczkę pigmentu NYX, który też mam na powiekach. Bardzo go lubię i muszę go Wam kiedyś pokazać, bo mam dwa bardzo fajne pigmenty właśnie z marki NYX, które chętnie używam, bo są naprawdę świetnej jakości, dają przepiękny połysk. Kolczyki dzisiejsze to Lilu. My już powoli będziemy wychodzić, także ściskam Was, kochani, najcieplej, wysyłam najlepszą energię i widzimy się jutro. Buziaki, pa, pa. My już dotarliśmy na imprezę wigilijną. Poznajcie moje przyjaciółki amerykańskie. Martę już znacie, a to jest Ola. Cześć, bardzo miło. I tutaj się robią krokieciki. Jeszcze są tutaj kolejne. I w piekarniku też są. I pokażę Wam, jak pięknie Olusia przystroiła stół. Cześć, dzień dobry, witajcie. W sobotę jest 15 grudnia. Ja mam dzisiaj kilka godzin do tyłu, bo za długo spałam, ale wczoraj bardzo późno wróciliśmy z imprezy. Zaczęłam dzień od śniadania, które już zjadłam, wypiłam jedną kawę i teraz się maseczkuję. Maseczka pod oczy marka Sisley, którą już znacie tutaj z mojego kanału, i druga maska, której Wam chyba jeszcze nie pokazywałam. Maska Filorga, fajna maska, taka wygładzająca, rozświetlająca, także też polecam serdecznie. Dzisiaj wyjeżdżamy na weekend do przyjaciół, więc też już mnie tempo trochę goni, bo mało czasu mi zostało, a jakaś jestem taka mega rozleniwiona. Ale za chwileczkę zabieram się za otwieranie kalendarzy adwentowych, bo też jestem już ciekawa, co dzisiaj kryją moje okienka. W dzisiejszych okienkach, w moich kalendarzach adwentowych, znalazły się chusteczki do demakijażu marki Rituals. W zeszłym roku też je miałam i fajnie się sprawdzały. Emulsja nawilżająca, chyba też jeden z bardziej takich znanych, kultowych produktów marki Clinique. I tutaj jest też dość duża pojemność, bo mamy 30 ml. Kalendarz adwentowy marki Delia, penseta i słodkość od Milki, taka świąteczna kokarda. Pora na uzupełnienie świątecznej paczki dla Was. I dzisiaj dorzucam jeszcze tę emulsję nawilżającą od marki Clinique. Fajna, duża pojemność, 30 ml, więc myślę, że na dłuższy czas powinna wystarczyć. I dodatkowo jeszcze trzy takie większe próbki podkładów Marc Jacobs Beauty i też jest moja ulubiona baza kokosowa tutaj, także trzy dodatkowo takie karteczki, ulotki właśnie z próbkami produktów marka Jacobs. Wjechała druga kawa z piankami i kakao, także będę zaraz sobie piła. Tutaj sobie przygotowałam jeszcze taką małą scenerię
do zdjęcia, ale jeszcze chciałam Wam dzisiaj też pokazać mój planer, bo Wam go nie pokazałam. A myślę, że może to być też fajny prezent na święta, także zaraz Wam go pokażę. Mam nadzieję, że spodoba Wam się. Tegoroczna edycja mojego planera jest w takiej formie książkowej. Zeszłoroczna edycja była na spirali, ale w tym roku zdecydowałam się na właśnie taką wersję książkową. W środku, co jest w środku, już Wam pokazuję. Pierwsza strona, planer należy do, jest również kilka słów ode mnie. Jest tablica marzeń, czyli tutaj w każdym okienku możemy sobie albo wpisać, albo coś wkleić. To wszystko, o czym marzymy, żeby każdego dnia sobie przypominać i wizualizować. Kilka słów jeszcze ode mnie o celu. Właśnie to jest też z zeszłego roku, że cel to marzenie z deadline'em. Jest to również, jak dla mnie, bardzo ważna kwestia. Moje cele na 12 miesięcy, najważniejszy cel, jest strona z kalendarzem rocznym, bardzo fajna, przejrzysta, no i zaczyna się od stycznia, jak to w każdym planerze czy kalendarzu. Na każdej kartce miesiąca jest moje zdjęcie, które na pewno dobrze znacie z mojego profilu na Instagramie, na który Was serdecznie zapraszam. Oprócz zdjęcia są jeszcze cytaty z moich ulubionych książek, także też są to takie fajne sentencje na miesiąc do przemyślenia. Później mamy plan wydatków miesięczny, notatki. Na kolejnej stronie jest plan takich wydatków miesięcznych, plan do zrealizowania i zaczynają się plany tygodniowe do zrobienia w tym tygodniu, lista zakupów, wyzwania i zaczynają się plany dnia. W każdym planie dnia na dole jest cytat dnia. Są to moje ulubione cytaty, które też zbieram zawsze przez cały rok, tak żeby mieć właśnie do planera. Czas dla siebie, priorytety, lista zadań, notatki i tak wygląda cały miesiąc. Kolejne miesiące to znowu są właśnie moje zdjęcia i taka sentencja na cały rok. I na końcu kalendarza mamy kilka właśnie takich kartek z notatkami, a na końcu jeszcze moje pozdrowienie dla Was i tak wygląda z tyłu okładka. Także jeżeli Wam się podoba mój planer albo myślicie, że może się spodobać jakiejś osobie, to zapraszam do mojego sklepu. Tutaj Wam się wyświetla strona sklepu, ale też pod filmikiem zostawię Wam link i będzie mi oczywiście, kochani, bardzo miło, jeżeli to właśnie w tym roku zdecydujecie się na mój planer. Także polecam serdecznie, wszystkie linki pod filmikiem. My już jesteśmy w drodze do przyjaciół i Tomasz mi kupił na stacji Shell świeżo wyciskany sok z mandarynek. Można albo w kubeczku sobie zażyczyć, albo w takiej flaszce plastikowej, znaczy butelce. Także, a jaka cena była tego? I taka pojemność, nie wiem ile tutaj jest, 300 ml, myślę 9,99, także jak będziecie gdzieś w podróży świątecznej, przedświątecznej albo tak w ogóle, to możecie pokosztować, bo fajny. I do tego jeszcze mam na drogę ciastka owsiane z pełnego ziarna. Dzień dobry, kochani, jest 16 grudnia, niedziela. My niedawno wróciliśmy od naszych przyjaciół i otworzyłam okienka w kalendarzach adwentowych marka Rituals i dzisiaj ponownie piękna świeca, także bardzo się cieszę z tych świec, bo one naprawdę pachną mega. W kalendarzu adwentowym Clinique dzisiaj była pomadka i też już Wam pokażę kolor, fajny, taki nudziakowy. Kalendarz adwentowy Delia i dzisiaj było masełko do ust, a w kalendarzu słodkości od Milki taka czekoladowa chatka. Czas dorzucić coś do świątecznej paczuszki dla Was i dzisiaj wrzucam dwie próbki zapachów marki Eisenberg i sól do kąpieli z Sephory. Pokażę Wam jeszcze, jaki piękny wieniec dostaliśmy od naszych przyjaciół właśnie w ten weekend. I teraz szukam dla niego miejsca. Jak go gdzieś usadowię, to też Wam pokażę, jak się prezentuje.
Teraz jeszcze zimowa herbatka, kąpiel i do spania. A my widzimy się już wkrótce. Buziaki!